w sumie rok teraz chodzimy z tymi owcami. No jest to bardzo piękne wydarzenie, bo przyciąga tutaj i turystów, i ludzi, po prostu można powiedzieć, z całego kraju, nawet i zagranicy, którzy tutaj przyjeżdżają. Ogromne tysiące ludzi tutaj przyjeżdża. Jest to piękne wydarzenie, na które wszystkich zapraszam i po prostu aby nam się tylko pogoda udała, to myślę, że będzie na pewno dobrze, bo miasto jest przygotowane na to już i szykuje się, także wydarzenie będzie piękne. Moje nazwisko Andrzej Majerski, jestem bacą, który bacuje w pięknym miejscu w rezerwacie Biała Woda, w miejscowości Jaworki. No już bacuje teraz 26 sezon, 26 rok można powiedzieć. A skąd u pana nie wiem, jakbym małym opokiem, to mnie tak cieszyły te owce, że jak siedział w szkole podstawowej, chodziłem do szkoły podstawowej, co ledwo ją ukończyłem, bo ja zaledwo szkołę podstawową ukończyłem, to już sobie sam założyłem bacówkę, mają 250 owiec tam u mnie w górach pod dzwonkówką. A jak wygląda taki dzień na bacówce? No właśnie, no to dla mnie to tak się wydaje, że może nie jest to taka ciężka praca, że wszyscy gadają, jaka to ciężka praca na tej bacówce jest. No tylko, że to taką mozolną jest praca. No, wstaje się bardzo w czas rano. U mnie to już w trzecie, w pół do czwartej to już wstają. Chłopaki, no bo o czwartej zaczynają dojenie owiec. No te dojenie owiec trwa zwykle 2-2,5 godziny. No potem dojenie owiec, no to mają przerwę, chwilę na jakieś śniadanie, wypicie kawy. I później zaczyna się część moich tych juasów, pracowników idzie wypasać owce, a reszta zostaje robić, przerabiać to mleko, bo to mleko już musi być przerobione do popołudnia. Teraz owce dają na dwa razy dziennie, trochę jest to lżej dla tych juasów, ponieważ no, jak za młody swego czasu, jak juasiłem, to się doiło trzy razy dziennie, nawet za mnie, ja dopiero chyba teraz trzeci albo czwarty rok, co doje dwa razy, a tak to trzy razy dziennie się owce doiło. To praktycznie w koło zegara 24-godzinnego.